2000 lat temu wszyscy czekali na Mesjasza, tak samo Jan Chrzciciel. A ty na co dzisiaj czekasz? Za 10 dni Boże Narodzenie. Ja, gdy byłem młody, zawsze czekałem na prezenty. Pamiętam jeden, gdy miałem dostać gitarę. Ale w tych świętach nie chodzi o prezenty, tylko chodzi o osobę. Czekasz na Jezusa? Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że tak naprawdę tym, co nadaje sens i co zmienia życie, jest osoba Jezusa. I tym, na co powinniśmy czekać, to na spotkanie z Nim.